Cześć, właśnie włączam komputer, żeby jeszcze zmontować wczorajszego vloga na dzisiaj. No i przygotowałam sobie śniadanie dzisiaj owocowo, bo mam pokrojone, to jest melon. I tutaj koktajl bananowo-mleczny. I to jest też jedno z moich ulubionych śniadań w ostatnim czasie. Dobra, komputer się włączył, ja zabieram się do montażu. Jadę właśnie kontynuować moje opalanie z mamą na działkę. Z tyłu jest oczywiście bąbelek, zabieram go ze sobą i odezwę się już do Was z działki. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you, something about you I like, about you. Właśnie odkopałam mój ulubiony olejek z The Ordinary i teraz go sobie właśnie nałożę na buzię, bo słuchajcie, wróciłam do domu, spiekłam się słońcem, właśnie wyszłam spod prysznica i potrzebuję takiego, wiecie, ultra nawilżenia i złagodzenia, więc to będzie idealna rzecz, to jest ten Bee Oil. Ciekawa jestem, czy to będzie widać w kamerze, ale jestem trochę czerwona. Przebrałam się w ogóle w taką luźną sukienkę i słuchajcie, to jest w ogóle ten moment, który ja kocham akurat, jeśli chodzi o opalanie. Jak przechodzimy, wiecie, z pieczeni słońcem i właśnie mogę się przebrać w takie luźne rzeczy, wziąć prysznic chłodny i nałożyć sobie właśnie jakieś takie nawilżające rzeczy na ciało, na twarz. Jestem już oczywiście nabalsamowana i teraz nakładam ten Bee Oil. Jest taka ulga na buzi. Serio. Przyniosłam jeszcze mój masażer do twarzy i teraz po takim olejku, ja go trzymam w ogóle w lodówce, więc on jest ultra zimny. Ojejku, jakie to jest fajne uczucie. Czuję, że to będzie moja nowa rutyna. Codziennie. Opalanie, zimny prysznic, nawilżanie ciała i masowanie buzi. Dzisiaj, uwaga, robimy krótkie spodenki z tych wszystkich spodni. Mam tutaj trzy pary, zaraz Wam je pokażę najpierw tak, a później jeszcze na zbliżeniach na sylwetce. To są zwykłe, czarne, nudne spodnie, które po przeróbce będą wyglądały ok. Takie czarne shorty zawsze się przydadzą i ja w swojej szafie może mam jedne takie jeansowe czarne. W zeszłe lato na przykład na wakacjach zakładałam co chwilę te shorty, także kolejne mi się na pewno przydadzą, tym bardziej, że te są materiałowe, więc będą leciutkie. Teraz mam dwie pary spodni, które kupiłam w Sortexie i pokazywałam Wam w jednym filmiku. To są te lniane spodnie tej długości, takie wiecie jak rybaczki. No i też z tego powstaną bardzo fajne, krótsze spodnie. I mam jeszcze te w tym kolorze takiego wiecie cappuccino. Ja mówiłam, że one będą super wyglądały w połączeniu z bielą albo też z czernią, bo teraz wiem, że to jest granatowa koszulka, ale ja ją widzę w aparacie, jakby była czarna i też wygląda to spoko. Ja to teraz tak podwinęłam i ogólnie nie będę tego przeszywało właśnie na maszynie, tylko po prostu ręcznie w kilku miejscach to, albo w ogóle po długości, tylko jakby od strony wewnętrznej to przeszyję, dlatego że zależało mi właśnie nie na takim płaskim ułożeniu tego. Przeszywając to na maszynie, no to ten szef byłby tutaj widoczny, tylko po prostu w ten sposób to zostawiam. I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you, something about you I like, about you I like. Wszystkie shorty są już obcięte tak jak chciałam. No i teraz właśnie będę je przeszywała, ale już ręcznie, tak jak Wam wcześniej wspomniałam, nie na maszynie, bo wydaje mi się, że po prostu będą wyglądały lepiej, ale tak patrzę, one w ogóle fajnie się kolorystycznie tutaj prezentują. Zmieniłam zdanie i podwijam te spodenki na maszynie, bo jedne zrobiłam ręcznie, znaczy nawet nie ja, moja mama zrobiła ręcznie, bo ja nienawidzę szyć ręcznie,
Wyszło ok, ale na tych i na czarnych niestety widać to bardziej, dlatego stwierdziłam, że będzie bardziej estetycznie, jak to po prostu podwinę. Stwierdziłam, słuchajcie, że się dzisiaj nie maluję, więc musimy to przeżyć. Jestem czerwona na twarzy, zdaję sobie z tego sprawę, no bo się opalałam, ale szkoda mi po prostu nakładać teraz na to makijaż. Wolę, żeby ta skóra odpoczęła. I ja zacznę od przymierzenia ubrania, które zrobiłam wczoraj. Na wczorajszym vlogu ja Wam wspomniałam, że przymierzę to dopiero dzisiaj, dlatego że nie miałam bardzo kiedy tego wykończyć i zrobić, także przymierzmy najpierw ten outfit. Dobra, słuchajcie, pomijając różne kolory na mojej sylwetce, to wygląda to w ten sposób. Serio, podoba mi się, jak to wyszło. Na pewno zobaczycie to też za jakiś czas na Instagramie w jakimś outficie, może w większej scenerii. Pomaluję się, bo to wiecie, też będzie zupełnie inny efekt. I słuchajcie, zobaczcie, jak te shorty fajnie wyglądają, także to są właśnie te jedne czarne. I serio, jeżeli szukacie jakichś shortów na lato, to czasem warto kupić jakieś, wiecie, długie spodnie, nie muszą one być całkowicie długie. Te były robione z długich, ale te, które teraz zobaczycie, z rybaczek. No i uzyskałam takie całkiem fajne shorty teraz na lato materiałowe. I w tych, słuchajcie, jestem serio zakochana, one są tak wygodne. Bardzo podobają mi się w kolorze, więc coś czuję, że to mogą być moje ulubione shorty tego lata. W ogóle boję się, że po przerzuceniu to będzie tragedia, jeśli chodzi o moją twarz i poziom jej czerwoności. Ale trudno, bywa i tak, słuchajcie, prawdziwe życie. Pierwsze opalanie w tym roku, więc musi być na czerwono. Przymierzałam te rzeczy i dodawałam jeszcze TikToka, znaczy przerobiłam go sobie. I pamiętajcie, że ja wszystkie te przeróbki też wrzucam na TikToka w takich mini filmikach, więc koniecznie mnie zaobserwujcie, jeżeli chcecie zobaczyć, bo jest tego no całkiem sporo. Oczywiście to są wersje robocze i one się pojawiają tego samego dnia zazwyczaj, kiedy vlogi. Odzywam się do Was po dość długiej przerwie. Mam już na sobie sweter, bo jest dosyć zimno, ale to chyba dlatego, że ja się dzisiaj spaliłam tym słońcem i jest mi po prostu zimno. W każdym razie chciałam Wam pokazać, słuchajcie, robiłam ostatnio porządki właśnie w książkach, mogliście to widzieć też na vlogu, i znalazłam między innymi rzeczy do nauki języków. Jeżeli chodzi o naukę języków, to jeden z faktów o mnie jest taki, że języki od zawsze bardzo, bardzo szybko mi wchodziły i faktycznie mam taką zdolność, tak to mogę określić, do przyswajania większej ilości tych języków jednocześnie. Dlatego mam zamiar zacząć się uczyć znowu, ponownie, w niektórych przypadkach przypominać sobie właśnie te obce języki. Jeżeli chodzi o hiszpański, ja studiowałam iberystykę, więc umiem ten język, umiem się dogadać po hiszpańsku, umiem mówić. Uczyłam nawet hiszpańskiego przez pewien krótki czas, natomiast bardzo dużo zapomniałam, dlatego że język nieużywany, słuchajcie, no zanika po prostu. To jest niestety, tak jest z językiem, że musimy go praktykować, najlepiej mieć z nim cały czas styczność, jeżeli nie mamy możliwości, nie wiem, wyjechania do danego kraju, bo prawda jest taka, że tak się go najlepiej uczyć. No to możemy, nie wiem, oglądać filmy na przykład w tym języku, czytać książki, słuchać radia, jakichś podcastów i tak dalej. Tak więc mam tutaj trzy rzeczy do nauki tego języka hiszpańskiego ponownie i mam zamiar sobie poświęcać właśnie choćby takie, wiecie, 30 minut, 40 minut dziennie na naukę tego hiszpańskiego, także to jest jedna rzecz. Dalej, aha, tu jest jeszcze coś, ale słuchajcie, to jest jakiś podstawowy poziom, ja to nawet kiedyś tutaj robiłam. Mam zamiar to po prostu sobie przejrzeć jako pierwsze w ramach takiego w ogóle przypomnienia, bo serio, ja z hiszpańskim nie miałam do czynienia jakieś 4 lata chyba. Dalej, jeżeli chodzi o następny język, mam norweski. Norweskiego zaczęłam się uczyć już jakieś 2 lata temu. Później przerwałam dosyć szybko, ale mimo wszystko sporo się nauczyłam i ten język bardzo, bardzo mi się podoba. Przyjemnie mi się go uczyło, jest on trudny. Jest trudny w pisowni, w wymowie, natomiast bardzo, bardzo mi się podoba, jara mnie ten język. Więc na pewno chcę do tego wrócić, będzie to na pewno dużo większe wyzwanie. Ale podołam, tak jak mówię, ja uwielbiałam uczyć się tych języków, więc mam norweski. No i będę sobie wypełniała po prostu to repetytorium. Od tutaj nawet kiedyś, jak zaczynałam, bo później korzystałam z innej książki, no to pisałam sobie nawet jakąś wymowę i tak dalej. Mam zamiar też przejrzeć fiszki rosyjskie, dlatego że ja uczyłam się na pierwszych studiach rosyjskiego przez pewien czas.
Później troszkę praktykowałam w domu, no ale nie używałam później, więc już mało pamiętam, muszę sobie przede wszystkim przypomnieć alfabet, a później mam zamiar sobie właśnie takiego słownictwa uczyć się na fiszkach. I jeśli chodzi o kolejny język, francuskiego również uczyłam się wcześniej, bo miałam go w ogóle najpierw w liceum, później na studiach i umiałam go dobrze, umiałam się po francusku też dogadać, bardzo mi się podobał język, jest też dosyć trudny, ale wydaje mi się, że pora sobie przypomnieć. I tutaj nie mam żadnej książki, więc mam zamiar działać z Duolingo, no i polecaliście mi też na Instagramie, jak właśnie dodałam relacje z tymi wszystkimi książkami, pytałam o jakieś do francuskiego, no to polecaliście mi jakieś konkretne właśnie do nauki. Także myślę, że się zaopatrzę, mimo wszystko najpierw chcę troszkę sobie na tym Duolingo poćwiczyć, przypomnieć, w ogóle mój poziom bliżej określić tego francuskiego, no bo wiecie, mi się może wydawać, że pamiętam na przykład więcej niż w rzeczywistości, okaże się, że pamiętam, także jak już wszystko sobie to usystematyzuję, no to zamówię konkretną książkę właśnie pod mój poziom i będzie to bardziej słownictwo, dlatego że z gramatyką jest dosyć okej u mnie, jeśli chodzi o francuski. Wiadomo, że może nie znam jakichś, wiecie, zawiłych czasów, trybów i tak dalej, ale mimo wszystko te podstawowe czasy takie do dogadania się jest jak najbardziej w porządku, więc głównie tutaj słownictwo. Wam też polecam uczyć się języków, bo serio to jest super i serio to jest taka wiedza, której nikt Wam po prostu nie odbierze i nie wiem, pojedziecie gdziekolwiek na wakacje, zawsze będziecie mogli nawet zabłysnąć, że znacie ten język albo po prostu mieć taką fajną satysfakcję, że wiecie, jesteście w stanie się dogadać na przykład tam po hiszpańsku, włosku i tak dalej. Jeżeli chodzi jeszcze o inne języki, ja kiedyś bardzo bym chciała nauczyć się bardziej portugalskiego. On jest bardzo, bardzo zbliżony do hiszpańskiego, więc z tym nie powinna mieć problemu, ale nie chcę sobie tak mieszać. Słyszałam, że często osoby, które zaczynają naukę hiszpańskiego, od razu ją łączą z portugalskim. U nas jakby ja studiowałam ten hiszpański, więc uczyłam się tylko jego, ale wydaje mi się, że takie łączenie właśnie z tym portugalskim może być dosyć fajną opcją. Jeszcze jak postawiłam tutaj aparat, to wykorzystam. I chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, mianowicie przyszła do mnie już 2 dni temu mata, w piątek właśnie przed weekendem. To jest mata do jogi z Join Me i mam zamiar, słuchajcie, na niej ćwiczyć zarówno jogę, jak i normalne takie ćwiczenie. Zaraz Wam wrzucę tutaj przebitkę, jaka ona w ogóle jest, bardzo mi się podoba. Jest trochę trójwymiarowa, na początku myślałam, że może mnie to denerwować, ale wydaje mi się, że będzie ok. Kolorystycznie to są moje kolory. Totalnie. Pasuje mi też do feedu na Instagramie, ale nie żebym wybierała tak specjalnie. Zobaczcie. Jest super, naprawdę. Kolorystycznie i w ogóle fajne jest to, że ona się od razu jakby dopasowuje do podłogi. Właśnie mi na takiej macie zależało, także jestem mega zadowolona. Jest naprawdę solidna, porządnie wykonana i myślę, że będzie się na niej przyjemnie ćwiczyło, także od jutra zaczynam. Jest rano, standardowo montuję tego vloga i chciałam się jeszcze z Wami pożegnać, bo w ostatnich vlogach ja rzadko się żegnałam w ogóle na koniec filmiku. Tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Wpadnijcie koniecznie na Instagrama. Pamiętajcie też, że właśnie na tym TikToku dodaję takie mini filmiki z tych przeróbek, między innymi oczywiście, bo to nie jest wszystko, co tam dodaję. No i widzimy się jutro. Buziaki! Nobody loves me better. Nobody loves me.